Pozew, odpis i potwierdzenie prosimy. Dobra. A podpisik pani nam złoży? Z godziną? Z godziną. Dziękuję bardzo. No, złożyliśmy pozew o ochronę dóbr osobistych pana Tomasza Pruszczyńskiego, które zostało, to dobra osobiste zostały naruszone przez wiceprezydenta miasta Rybnik. Pozew został złożony w sądzie okręgowym w Rybniku. Będziemy domagali się ochrony. Oprócz tego podjęliśmy też inne kroki prawne w związku z zniesławieniem pana Tomasza wobec spraw tego zniesławienia, czyli wiceprezydentem miasta Rybnik. W postępowaniu cywilnym żądamy wpłaty przeprosin i zadośćuczynienia na cele społeczne. W jakiej wysokości? 20 tysięcy. Kwota tak naprawdę nie jest tutaj znaczna, ale dla podmiotu, który zostanie to przekazane, na pewno ona będzie znacząca. Bardziej chodzi o zasadę, że takich działań wiceprezydent miasta Rybnika nie powinien podejmować wobec żadnej osoby. Atak na media, bo tak to jest odbierane przez mojego klienta, musi, media powinny być chronione w ten sposób, dlatego też prokuratura też powinna podjąć te działania. Oczywiście jest to określone w pozwie, w jaki sposób wiceprezydent ma przeprosić pana Tomasza Pruszczyńskiego. Czy to jest dokładnie, że we wszystkich portalach, które były publikacje, mają już informacje tam, gdzie prezydent przesłał informację o tym, że złożył zawiadomienie, tam chcemy, żeby jednak te przeprosiny się znalazły, żeby każdy czytelnik tych mediów mógł się zapoznać z tym, że te oświadczenie były nieprawdziwe. Gdyby panowie mogli przypomnieć, na czym polegało to zastosowanie? No właśnie, bo to jest też klucz całej sytuacji, ponieważ ja będę w przedsiębiorstwie od 25 lat, budując swoją markę osobistą, Tomasz Pruszczyński. Zostałem zatrudniony przez prezydenta Kurza Masłowskiego w sposób najlepszy, jaki być skonfliktowany w przedsiębiorstwie, czyli w mojej dyskredytacji. Prowadzę biznesy w dosyć szerokim zakresie. Jeżeli ktoś mi posądza o to, że kogoś próbowałem korumpować czy przekupywać, jest to jedna z gorszych, można powiedzieć, z gorszych pomówień. Jeszcze jak to wychodzi od wiceprezydenta miasta, to jest to w ogóle rzecz, która jest bardzo poważna. Także ja dowiedziałem się tego, że zostałem w ogóle oskarżony z mediów. Pani Dacyta Wyborcza pytała na ten temat. Zgadzali do mnie dziennikarz. Oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby zgłosić taki jakąkolwiek informację do mnie do prokuratury i o to nie jest sprawa. Sprawa jest o to, że na drugi dzień Piotr Masłowski poszedł razu do mediów. Nawet nie dał mi szansy do tego, żeby prokurator się nad tymi papierami wszystkimi pochyliła, żeby zobaczyła, czy to w ogóle jest gra warta świeczki, czy to jest w ogóle wiarygodne. Tylko od razu na drugi dzień było szczucie na mediów na mnie. Właśnie nie szczucie mediów, co bardziej przepraszam, szczucie wiceprezydenta na mnie. Do tego się jeszcze przyczynił cały aparat Urzędu Miasta, bo łącznie z rzeczniczką panią Skupień, która tak samo też opisywała jakieś farmazony na mój temat w mediach społecznościowych i na różnego rodzaju profilach. Także to wszystko razem powodowało to, że było takie wrażenie, że ja jestem winny. Gdzie tak naprawdę jeszcze nie było w ogóle mowy o tym, że jestem winny, tylko było zawiadomienie prokuratury. Prokuratura potem po kilku miesiącach w ogóle się nie zajęła, w tym sensie, że jest jakaś akcja. No, to może ja powiem, co wyglądało. Prokuratura po czynnościach sprawdzających, które ma obowiązek przeprowadzić, odmówiła wszczęcia śledztwa z uwagi na oczywistą bezzasadność. Nawet nie doszło do przesłuchania pana Tomasza Pruszczyńskiego, bo już samego materiału dowodowego dostarczonego przez wiceprezydenta wynikało, że nie doszło do żadnego przestępstwa. Więc w naszej ocenie stricte było to działanie nakierowane na dyskredytację pana Tomasza Pruszczyńskiego, nie było tam innego celu. Czy nie są fakt, że poszedł do prokuratury zawiadomienie? To, że ktoś idzie do prokuratury, nie ma żadnego w związku z tym, bo każdy obywatel ma prawo pójść do kogoś o coś oskarżyć, tylko to, że na drugi dzień od razu były artykuły na mój temat, było publicznienie w ogóle naszej prywatnej korespondencji między mną a Piotrem Masłowskim, to też jest wyrwany z kontekstu, jak najbardziej. Także to wszystko razem ewidentnie pokazuje to, że to było, można powiedzieć,
szczucie na mnie, szczucie na media, ponieważ ja jestem też wydawcą wielkiej w tym regionie. Także to jest ewidentnie chyba, nie wiem, zastraszenia możliwe, że żebym po nie wiem, nie pisał różnych rzeczy krytycznych wobec Kozanowskiego, czy nie merytorycznie wygląda na temat tego, co on chce. Mam nadzieję, że pan mecenas tutaj to wszystko już przygotował i wygra, tak? Też mam taką nadzieję, a w zasadzie jestem przekonany co do zasadności tego powództwa. W mojej ocenie jest ono zasadne i powinno być uwzględnione przez sąd.